Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Banishers Ghost of New Eden i przed nami cała jaskinia do sprawdzenia. Miałam małą przerwę. Już zapomniałam, że my trafiliśmy w takie magiczne miejsce. Fajnie to wygląda. Tam, proszę bardzo, mamy most. Ciekawe, czy się nim przechadzaliśmy już. Ale tu nam ewidentnie będzie potrzebna koleżanka. I take the heart, you take the roots. Oczywiście, tylko my tutaj musimy spojrzeć jeszcze, gdzie. To możemy zestrzelić. Tego nie widzę. No, ciekawe, czy nie będzie trzeba wrócić. Dokąd ten korzeń sięga? O kurczę. Nie mówcie, że aż tutaj, bo to może być teraz... Trochę logistycznie, kurczę, ciężko to zrobić. Jestem ciekawa tego, muszę to sprawdzić, czy tutaj musimy biec. A wcale go tu nie widać. To najciekawsze. Tu jest. Okej, czyli tak, tu mamy jeden. Na dole mamy drugi, a gdzie jest trzeci? Jeden, dwa, tam jest najdalej, w teorii, a gdzie jest trzy? Tu gdzieś biegnie, ale też go nie widzę. Tam jest. Czyli tak, trzeba strzelić, pobiec, zniszczyć i strzelić. No dobra. Ciekawe, czy zdążymy. Przyładowane mamy? Mamy przyładowane. I teraz biegniemy, biegniemy, szybko, szybko. Dawaj, 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 Red. Trust me, you don't want a garden. Zapomniałam, że to nie są góry i prawdę mówiąc już stwierdziłam, że nie trafię. I teraz tak, wspinamy się dalej, czy schodzimy na dół. Dół chyba prowadzi w tę stronę. A jak daleko możemy się zapuścić tutaj? Aha. Czyli tak dół, ale... 10 punktów żywotności. Zawsze w cenie, prawda? Energii duchowej teraz dostaliśmy. Nice. I dopiero sobie teraz tak zadaję pytanie, czy to przez to, że podeszłam... O kurczę. Może jeżeli podchodzę Redem, to dostaję energię życiową, a jeżeli podchodzę Anteą, to dostaję energię duchową. Tam schodzimy na dół. Fajna kryjówka. Jeden? Tylko jeden. To sobie poradzimy bez bólu. To jest fajna kryjówka, kurczę. Ej, za dzieciaka, jakby się coś takiego znalazło? I know. Taka schowana jaskinia, ale z dostępem do nieba? Cudo. Teraz tak, tam wiemy, że mamy ognisko. Tu możemy wejść na górę. Myślałam, że to coś ciekawego. Tędy nie wejdziemy.
wtedy możemy ewentualnie zejść. I teraz tak, tu jest góra, ale mnie interesuje... Skoro tam jest ognisko, to byłoby trzeba najpierw w tę stronę obadać, więc... Aha. Gdzie? Same tułacze, co? Trochę ich tu jest. Jeszcze jest ten strzelający gdzieś za nami. Ten zginął. Okej, okay, czyli oberwał nieźle i ten z lewej strony. Od razu wypędziliśmy z niego ducha. I teraz tak. A to okej. Okay. Bezpiecznie, jak zejdziemy, to i wejdziemy. No i nie widzę wejścia na tę prawą stronę. O proszę. Tu też będzie ognisko. Czyli to już jest wyjście. Świetnie. A może i nie. Wyjące tunele. To są wyjące tunele. Zobaczmy teraz, bo nam się mapa zaktualizowała. Nie. I'm ready to shoot the infested roofs after you bruise the heart. Z tej strony tego nie zrobimy. A ten to się nie wydostaniemy. Więc byłoby tu trzeba podejść od innej strony. Ale widzę, że tu jest wyżej. Tu możemy wskoczyć. Tu przeskoczyć. Ale nic tu nie było na tej półce skalnej. Szkoda trochę. A tu jakieś drobnostki. No i ekstra, mamy. To teraz schodzimy i spróbujemy obadać tę drugą stronę. Tu jest namiot. Ale tak prosto to my tutaj nie wejdziemy. Aha, bo my tutaj byliśmy, wyszliśmy stąd. Dobra, to tu do góry. To jakaś dłuższa wycieczka będzie. Dobra, ta muzyka momentami. Oho. To są misiaki. Myślę, że chyba od razu wejdziemy z wybuchem. Dobra, ten padł i jeszcze tym misiaką. O, już się poddał. I teraz tak, tu mamy wypędzenie. Czytam ukazania, po czym musimy je wypędzić. No ciekawe, tu może być ciężko, bo jest dość ciasno. Widzę jeszcze jakieś ciało. Czy ja z niego podniosłam to, co miałam? No okej, nie. To akurat nie jest ciało. Mhm. Tu będzie bitka. Tak jest. Ale co tam się z lewej strony dzieje? Kurczę. Wolałabym, żebyś właśnie... Żadnego ciała tutaj. Sobie nie przyodział. No i... Ostatni. Kurczę, ale zaraz zajrzymy w jedno miejsce. Tu nic, tu nic. Zobaczcie, popatrzcie na to. Świetnie to wygląda.
A może to jest rozpadlina pod... Nie, to jest za daleko na północ. Myślałam, że może to jest ta rozpadlina pod... Pod... Już jest z tymi polami, no ale gdzie to kawał drogi w ogóle, nie ten kierunek. Pod tym całym cmentarzem. Okej, okay, czyli tak. To tutaj, na pewno. No jakoś tu łapałam z lewej strony, chyba lepiej łapię. Ale słychać ten nasz taki kaganek. Tylko może go słychać u góry. Nie, tam będzie. Tak, tam się dym unosi. Ale czy to wszystko? Nie, to nie wszystko. Tu jest jeszcze jakieś wejście. A raczej wyjście, proszę bardzo. No to zerknijmy sobie, gdzie my jesteśmy na ten moment. I oczywiście... Tu jest jakieś osuwisko. A tu w ogóle rzeka płynie. O, proszę. No i teraz wszystko jasne. Teraz nam się tu ładnie odsłoniło. Tu sobie spuścimy linę. Ścieżka będzie odblokowana. Ale. Tędy sobie wrócimy. I... Coś tu jednak jeszcze przegapiliśmy. Pełzający bluszcz, ale to chyba jest wycieczka... Ach, tak. Będziemy musieli dotrzeć tam od tej strony, ponieważ ten bluszcz blokował nam wejście od zewnątrz. To mnie jeszcze interesuje. Tu by mogło być coś ciekawego. No możemy spróbować zrobić to gniazdo. Gorzej jak wyjdzie na to, że będzie trzeba tutaj się dość mocno bawić. To nam trochę czasu zajmie wtedy. Może by było jednak warto robić. Shelter, if you need a fire to warm you up. Może warto by było jednak robić zadanie główne, albo jedno z ważniejszych pobocznych. Zobaczmy. Teraz tak, stąd możemy się przed tobą chciała jeszcze zrobić. Nie wiem, czemu to mi wisi. Wcześniej chyba nie miałam figurki kłusownika. Teraz mam. Tego jeszcze nie zrobimy. To też można by było sprawdzić, odblokować. Ten bluszcz. Ale... I tu też teraz możemy bluszcz odblokować i moglibyśmy podnieść HP z ołtarzu płaszczyzny. Tu mamy poszukiwaczkę. Czyli teraz poszukiwaczką możemy handlować w tym miejscu. Ja myślę, że poszukiwaczka zajmie jej miejsce, chociaż kto wie. Może ona tego nie chce. No i tak, i tu mamy teraz... Całe mnóstwo nawiedzeń. No dobrze, to może umówimy się tak, że te drobiazgi typu ołtarze i te rzeczy, to ja chyba sobie pozbieram między odcinkami. To jest po prostu niszczenie bluszczu i podchodzenie do ołtarzu. Tego nie zdobędziemy jeszcze. I to wszystko. To gniazdo to ewentualnie też sobie wypędzę, gdyby mi brakowało surowców. A my sobie zrobimy te... tak jest. Zrobimy sobie przypadki nawiedzenia. Czyli tak, podsumowując historię. Kate wróciła. Bo tu już nic się nie dzieje tak naprawdę. Kate wróciła. A znowu twarda odeszła. Jestem ciekawa, czy jeszcze ją spotkamy na naszej drodze, kiedykolwiek.
gniazdo jest, to jest ciekawe. I prawie wyczyszczona jest ta lokacja, tylko się boję, że tu też będzie trochę biegania i błądzenia. Nie wiem, czy tędy przejdę, to przynajmniej wygląda najodpowiedniej. Ale to sobie sprawdzę. Między odcinkami i najwyżej do tego wrócimy, a my się wybierzemy na żyzne pola i zobaczymy, co tu słychać. Ważne miejsce. Bo trochę tego tutaj wszystkiego wykwitło. Dokładnie. Ta grota jest świetna, podoba mi się bardzo. Mhm. A co to było? Przypadek nawiedzenia, ale nie wiem, jak się do niego tutaj dostać. To jest też ciekawe. Moglibyśmy... Tu przez grotę by było trzeba przejść. Elitarnego przeciwnika tutaj też pokonałam. Tylko pytanie, czy tędy jest dostępna ścieżka. No pewności nie mam. Chyba wolałabym iść tędy. Myślę, że... Chyba tak będziemy to robić. No jeszcze koper musimy pozbierać. Tu jest jakieś nawiedzenie. Dostępna aktywność. Dostępny przypadek nawiedzenia. No całe mnóstwo, więc lecimy. Może ktoś nas zaczepi i jeszcze coś powie. Zapomniałam, jak to ładnie. No to już mniej, prawda? No dobrze, to tak. Nasze zadanie z fortem na razie musi zaczekać. Podejdźmy sobie tutaj, bo nie wiem, czemu to jest tak wyszarzone. I tu jest jakaś dostępna aktywność. Nie wiem, o co tu chodzi. Sprawdźmy to. Ale pokazuje, że do góry. Jeszcze do góry, więc znamy chyba to miejsce. Someone inside, it's hard at work. Wait. Spectral stains. Haunted house. A, są, rzeczywiście. Święci i grzesznicy, to za moment. Ja bym chciała sprawdzić to miejsce. To chyba takie rybitwy hamasują. Coś tu słychać. Niedobrego. You have failed. I have... Temu chyba też coś dolega. Wewnętrzny wróg. No porozmawiajmy z nim, zobaczmy. Może to jest coś delikatnie innego. Vanishes. You are a sight for sore eyes. And I do admit my eyes are sore. Lamentation. Or are you the Honorable Mr. Huskell now? Are we interrupting? Yes, you are. But your interruption is the latest of many. Things are not going well. We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a speech. It's... Well, it's terrible. I don't even know where to start. I'd speak of past mistakes, and how they show you the way to a better future. That might just work. Thank you. What's going on here, Lamentation Haskell? Nothing's going on here. Not really. All right. Folk despair. They've lost trust in my father. They've finished the meeting house, but... Well, people talk and foolish people shout. In their wisdom, the flock decided that we were heretics. Or worse, they took down the wards, burned our books, and then set fire to our house.
Zawsze coś, prawda? Boją się, no boją się. They're afraid. Can you blame them? No. It was inevitable. If anything, I blame myself for failing to see it coming. Without the wards, the situation worsens, and folk blame a father. Would they be wrong? Right or wrong, spectres walk once more, and we need the services of a banisher. Or two. If you can bring people peace, I doubt they'll be grateful. But I shall. So, Lammy, what's the word around here? What do you wish to know? What about you, Lammy? How are you? I'm well. Or as well as I could wish for. But I still have questions for you, Mistress. We have time for one or two. I've seen how you move. Do time and space work differently for you? Not so much when I'm with the living. But yes, they're different. May I ask another? Yes, you may. And what do you miss from being alive? A big question. Too big to answer. Where would I start? I miss all of it. May I ask another? No cóż, Andrea powiedziała, że dwa, więc chyba muszą być dwa. Let's leave it there. How fares New Eden and the Harrows? Folk lose faith. This would be a good thing, except they lose their hope with it. I admit, I don't know what to do about it. Tell me about the settlers. Anything strange to mention? Stranger than usual, I mean. Folk have been quite lovely as it happens. Each tries to do their best and spirits are high. Thinking about it, that's actually really strange. Really strange indeed. Tylko nie w stosunku do was, no trudno, musieli trochę dostać chyba po pupie. Ale właśnie, kto rozkazał spalić książki, bo widzę, że to już teraz idzie znowu w drugą, przeciwną mańkę. Who ordered the books burned? I don't know. Does it matter? It was chaos. I brought my father to safety out of their sight. When I came back the next day, it was like nothing had happened. The pyre was cooling. All my ghost's wards were destroyed. No one said a word. Funny thing is, they did not find the books I'd already borrowed from my father's shelves. If they had, I'd now be dead. Very well, Lammy. We'll see what we can do to help your people. Thank you. If you need anything, I'll be here. I'm no use anywhere else. We must look at our past. Our mistakes. Our past mistakes? Dokładnie tak, Lammy. Pisz tak jak ci powiedzieli. No dobrze, to idziemy trochę tę wioskę uzdrowić, żeby już się nie pastwili nad nimi, bo już zaczynają przesadzać. Helps no one, especially not us. No właśnie. I wonder if ghosts still linger. Words have power. The right speech at the right moment can change the world. I heard General Count von Starenberg speak to his troops once. It didn't look like much, but when he spoke, soldiers listened. When all seemed lost, he filled their hearts with courage, hope and rage against the enemy. It was quite the speech. What did he say? I don't know. I don't speak German. Okay. Well, this will be where they had their wee bonfire. Haskell had a lucky escape. No, już przesadzili, co? Kurczę, tak jak oni przesadzali, tak potem... Ach. Dobrze, gdzie oni nas tu kierują? W ogóle gdzie indziej. Co tu jest?
porozmawiaj z gubernatorem. No idziemy porozmawiać z tym gubernatorem. Poczekajcie, tylko w którą stronę tu się odwrócić? W tył w ogóle. W tę stronę? Gubernator już się wyniósł? Tak, wyniósł się stąd. Przestał się już puszyć jak paw. Dali mu dosłownie popalić, prawda? No zobaczymy. Na pewno nie będzie zadowolony, widząc naszą dwójkę, ale może czegoś ciekawego się od niego dowiemy. Spróbujemy pomóc. Ja tak się zastanawiam, jak on stąd chodzi do wioski. Chyba, że w ogóle do niej nie chodzi. Bo już nie ma po co. Ale takie ćwiczenia. O! O, słyszałam. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. No dobrze, to teraz tak. To jest z drugiej strony. Tu widzę beczkę. Tu jest żółte. A my potrzebujemy niebieskiego. A niebieski jest widoczny na ten moment, tylko teraz tak, gdzie są kolejne dwa pędy? Tu jest jeszcze jeden, ale brakuje nam jeszcze jednego. Może tak będzie lepiej widać. Jeden. To jest jeden, drugi, a gdzie trzeci? Chyba tam gdzieś biegnie, na lewo. Tak, tam jest. Okej, czyli ten bijemy i strzelamy, chyba. Będzie tak. Tak. Quick and precise. Well done. Nice. Ładnie się udało. Destroy those ghost wards if you want me back. Amulety. Gdzie te amulety? A ward restrains me. Tak, tak, wiemy. Nie wiem, czy gubernator będzie się z tego cieszył. Coś tam będzie. No to podniesiemy sobie, jak już się tepniemy na górę. O, może i nie będzie trzeba. Is it just me or? I felt it too. Coś tu jest. Aha, o to chodzi. No dobra. No tak. Gdzie ty jesteś? Tutaj. No to tatek, to jest ten dość mocny. O, skubany, jeszcze ten dział. Dobrze, i posiłki, rozumiem. Świetne. Kurczę, jak ja nie lubię tych psów. Dobra, i dwóch powinniśmy w ten sposób załatwić. From the invisible. Mamy. Wszystko mamy, co chcieliśmy. No dobrze, i tutaj możemy wejść i wykonać skok na drugą stronę.
Ale to zrobimy za moment. Nas tam nie było z tej strony? Nie było nas tam chyba. No dobra. A. Beczka. Poszukajmy tego gubernatora. Mały raczej nie jest. O, nawet tak będzie szybciej. A my wiemy? O, proszę! Zabudował sobie tę szczelinę. Tu czytaliśmy już, prawda? Książkę o zielarstwie. Zestaw narzędzi. Tak, skalpel i takie tam rzeczy. No nic, trzeba pukać. No tak, to był taki domek wypadowy jego syna, prawda? Back to admire your handiwork, are you? I would if the work were done, but I still have a curse to lift, Governor. Don't call me that. I'm an ordinary man now. A humble settler. I hesitate to ask, but any ward around here? I have not the first idea. Opowiedz mi o swoim synu. Coś czuję, że nie piśnie ani słowa. How's Lammy? He's well. And he may be the last member of my flock to care about me. It was he who spirited me away from the angry mob before they burned down my house. He does, it turns out, have some capability after all. Aye, he's capable. Capable of all kinds of things. How are you? I'm alive. I count the days. I don't forget I once hired you to save us. I'm still working on it, boss. I'm not your employer, not no more. You're on your own. A to wcześniej jakoś pomagałeś? What about the people of the Harrows? Notice anything remarkable? No. And knowing how they feel about me, if I had noticed anything remarkable, I'd not remark it. Kurczę, ale on sprawia, że żałuje, nie? Że się go nie pozbyłam. W temacie koszmaru. When we arrived in New Eden, you told us the curse was demonic and came from the abyss. Would you care to discuss the true nature of the nightmare? No, I do not. Not now, not ever. The nightmare is no demon. It's the extremely powerful ghost of a woman who was terribly wronged. Deborah, you're prawda? Wrong, you ass. Nie, ghost, to jest Deborah. Demon, nightmare, it's all devilry. And it will destroy us. You're wrong. The devil would be better than this. Have you noticed that since the nightmare lost her influence here, the hauntings have increased? Your point is? Ghosts are a human problem. A haunting means someone has done something they shouldn't, something malicious or stupid. Your devilry grows in the hearts of women and men. Yes. On that, I very nearly agree. I thank you for your time. I have little else. No to jak masz czas, to nie wiem, pomyśl nad sobą, może trochę zmądrzejesz. Fauna i flora. Okej, to chyba czytaliśmy. Skoro to byliśmy, to pewnie to czytaliśmy. Tak, dokładnie tak. Nie jest zbyt rozmowny. On wydał wyrok, więc on stworzył potwora, ale... Tak naprawdę... to nie tylko jego dzieło. Niemniej jednak, nie poczuwa się, jak widzicie, nadal.
Nie wiem, może jeszcze coś w nim drgnie i... Ma czas, może niech pomyśli nad sobą. Mhm, gdzie to było? Tutaj. No, no, jest. Czy to jest taki skrót? Po prostu? Chyba tak. Oho. Ale jednak nas tu nie było. Tu coś? Nic. Tak, to będzie pewnie skrót. I tak dobrze, nie będziemy musieli biegać naokoło. No to idziemy zobaczyć. Pierwszy przypadek nawiedzenia. Zobaczymy, komu się tu pogorszyło. Chyba nie zostawiłam niczego za sobą. Nie. Tu się nic nie dzieje. Nic nas nie zaatakuje. Chyba nie. No to wracamy do osady. I zaczniemy rozmawiać z mieszkańcami. Zobaczymy, co tu się wydarzyło. A, no i interesuje też mnie ta niepełnosprawna kobieta. To znaczy, nie wiem, czy ona jest niepełnosprawna. Przynajmniej zapowiadało się na to. Zamknięte. A ta nasza ulubiona? Nie ma jej. Za to leży kartka. Czekamy na dostawę zamknięte. No dobrze, ale to było wcześniej. Gdzie tu są jakieś przypadki nawiedzenia? Tu widzieliśmy jeden. Czy to było tutaj? Tak. Tu już coś jest nie tak. Więc zacznijmy może od tego miejsca. Ciekawe, czyli to dom. Przewodnik po Nowej Anglii. Bitwa o Quebec. W październiku 1690 roku miasto Quebec doznało największego ataku w historii kolonii francuskich. Port Royal zostało zajęte przez angielskich kolonistów w maju 1690 roku, co było wielką stratą dla Francji i wielkim szokiem dla jego mieszkańców. Ofensywa Anglików mogła się na tym skończyć, ale ambicja majora Johna Welleya pochłonęła go jeszcze bardziej niż ropiejąca gangrena. Po zdobyciu Port Royal miał oko na nasze piękne miasto Quebec, ale nasz gubernator Louis de Frontenac, o Boże, z francuska super, nie był tchórzem i przeciwstawił się Anglikom, odrzucając ich warunki kapitulacji i obiecując nawet bez mrugnięcia okiem, że przeciwstawi się angielskiej inwazji. Krew arogenckiego Johna zastygła w jego żyłach, gdy widział, jak jego statki wpływające do zatoki Quebec zostały praktycznie wszystkie zniszczone przez działa obronne miasta. Oddziały, które wysłał na wybrzeże, również zostały odparte przez Francuzów. Anglicy musieli zmierzyć się z faktami. Nigdy nie zajęliby Quebecu. Francuzi wykorzystali tę bitwę, aby wzmocnić swoją obronę i ustanowić suwerenność nad tą częścią Nowego Świata. To był pierwszy raz, kiedy obrona Quebecu została poddana próbie. The New England primer. Looks new. Looks local. No, kawałek historii, prawda? Tu wejdziemy? Nie. This is locked from the inside. Dobrze. Oho, ktoś tu zmarł. Siostra, ej, czy to nie są te dwie siostry właśnie? Muszę siostra ją nawiedza. Chyba tak. To no tutaj tak stuka. Hallowed be thy name, Marcy. A jednak nie. Our beloved angel, heaven sent. I'm busy. What do you want? God has returned us to the light, and we have downed the golden calf and burned other less figurative heretical icons. Our false prophet governor hides from the light of God's fury. He can't hide forever. Don't take this the wrong way, but what the hell are you talking about? I know it now. We have burned it all. Our meeting house is gone. Yet the curse remains. The governor is the source. I know it.
You're canny, Hugh Batchel, I'll give you that. There's no fooling you. The light of our Lord is with me. It mm-hmm. shines in his eyes while he talks through his behind. Mm-hmm. No dobrze, teraz sobie szukają kolejnej wiedźmy. Istosu. What news around and about? Heretics walk the harrows. You for one. The Haskell boy for another. Oh, why? He wishes to better his father, which is neither difficult nor ignoble. But to do it, he's tempted by the evil one. Mhm. Dobra, to jest wyjątkowo niebezpieczny osobnik. How's life in the Harrows, then? The meeting house stands as a beacon of our faith, purity and maturity. I'm proud to have been part of it. Soon you heretics will have left. You may burn in the flames of hell together. You'd better mend your ways, Red McWraith. On już, nie wiem czy kojarzycie, ale on przy pierwszym spotkaniu tutaj był strasznie przyjemny. Tell me about Lamentation Haskell. The boy is but a shadow of his father and is not fit to lead. No one will listen to him. And we must give thanks and praise to the Lord for it. Or give him a chance, see what happens. No właśnie, chciałam mówić, że może jest lepszy od swojego ojca. Tell me about the governor. Haskell is a shadow of his former self. His faith fades and weakens and slides. With his damnable heresies, he drags his flock with him to perdition. Ciebie trzeba oczyścić, wiesz? Tobie się tak przyda jak i im. Tell me about this angel. How did you meet? The angel is my sister, and she bears the mark of the Lord. Marcy wandered in the wilderness for many days and nights. And then, one day, she returned to lead her people to salvation. Mm-hmm. He's haunted by a ghost, but thinks she's an angel. I hope you're taking note, Red McWraith. No dobrze, myślę, że nie ma sensu mu mówić, że myli anioła z ducha z aniołem, ale spróbujmy wyciągnąć jakoś inaczej od niego odpowiedzi. Może będzie chciał się pochwalić. I'm sorry you lost your sister. And I'm glad you got her back. Tell me about her. Do you believe in miracles, Mr. McWraith? I believe in the supernatural, and I believe in the extraordinary, so... Aye, I believe in miracles. I don't believe in angels, though. If you are blessed enough to meet my sister, then you'll change your mind. I'd like that. Where can I find her? Near the old mill, hidden at the end of Long Beach, is a cave. Our sacred place. She will be there. They never could find her body. But she is still there. My najprawdopodobniej znajdziemy. No dobrze, to... I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Oczywiście. To było w ten sam sposób nas wcześniej właśnie też pożegnał. Jeszcze sprawdzimy, co masz w domu. Co ty tu namazałeś? To jest strona druga pamiętnika, a znajdziemy pierwszą? Fajnie by było po kolei przeczytać. Nie, jest pierwsza strona. 5 sierpnia 1686 roku. Myślę, że nasza przeprowadzka do New Eden była dobrą rzeczą. W Bostonie Mercy nie była doceniana. Została nawet odrzucona. Tamtejsi ludzie nic nie rozumieją. Tutaj czeka nas nowe życie, a mieszkańcy tego małego miasteczka wydają się bardziej pobożni niż nasi dawni sąsiedzi. Jestem pewien, że Mercy zostanie tu wysłuchana. Mhm. On by chciał, żeby jego siostra była jakąś istotą boską. Także i on będzie w jakiś sposób uświęcony. Wiecie. Teraz się mianuje na nie wiadomo kogo. Strona druga pamiętnika. 16 września 86. Nasze pierwsze miesiące w New Eden przebiegły całkiem dobrze. Mercy dość dobrze zintegrowała się ze społecznością i nawet jeśli jej słowa czasami trochę dezorientują tutejszych ludzi, nie oceniają jej i wydają się wierzyć, kiedy opowiada o swoich wizjach. To dlatego, że ci ludzie są prawdziwymi
Purytanami. Purytanami. Jakiś mam problem z tym słowem. 28 września. Dzisiaj Mercy odmówiła wyjścia i prawie się do mnie nie odzywała, pogrążona w myślach. Myślę, że nasz pan komunikuje się z nią. Czasami przypomina mi naszą mamę. Nawet jeśli nie miewała boskich wizji, w jej oczach jaśniał ten sam blask świętości. Czasami jestem trochę rozczarowany, że nie odziedziczyłem mądrości po naszej matce, ale ostatecznie tak jest lepiej. Może nie rozmawiam bezpośrednio z Bogiem, ale jestem obrońcą Jego apostoła. Widzicie? 2 października. Ojciec i matka byliby dumni, gdyby nas zobaczyli. Mercy dyskutuje z naszymi współosadnikami, a moja reputacja rośnie z dnia na dzień. Staje się szanowanym człowiekiem w naszej społeczności. Czasami tęsknię za naszymi rodzicami i żałuję, że odeszli tak młodo. Żałuję, że musiałem opiekować się Mercy, kiedy byłem na tyle dorosły, żeby się ożenić. Ale takie było moje przeznaczenie i dziś to rozumiem. Bo dzisiaj Mercy i ja tworzymy boski duet, Słowo Boże i Jego interpretator. A kiedy umrzemy, staniemy po prawicy naszego Pana, dumni z tego, czego dokonaliśmy podczas naszego pobytu na ziemi. To jest to właśnie. Dobra. Już mniej więcej wiemy, o co z tobą chodzi. Co ty tam rzeźbisz i co ty tam sobie wyrzeźbiłeś pod czaszką, niestety. It's his faith in his sister's ghost. He's a fool. Musi być realistą. I can understand the need to believe, but come on. It's not for us to change his mind. Gorzej, jeżeli to jego zdanie będzie szkodziło reszcie. No dobra. No to mamy ten przypadek nawiedzenia. Kurczę, to ja bym chciała tę siostrę zobaczyć. No halo. No czekajcie. To jest kolejny. On mówił o jakiejś jaskini. To nie chodzi o tę jaskinię? Tu jest jeszcze dostępna jakaś aktywność. O proszę. Nieboski akr stał się niebezpieczny. Po utracie szewca Caleba Watsona krąży na nim wiele widm. Oddajcie swoje wyrazy szacunku zmarłym w domu, jeśli musicie, ale trzymajcie się z daleka od cmentarza. I expect Caleb Watson Spectre to wreak havoc on Godzaker. We could settle him. Kolejne. Tu mamy tu oskarżoną miłość. Kurczę, chyba... No ale wolałabym tutaj z tym jegomościem zrobić to zadanie pierwsze. Trochę tego wszystkiego jest. I oni gdzie nam się każą udać w takim przypadku? Aż tutaj. A to? Ale będziemy biegać. I tu coś jest. No dobrze. Skoro to wzięliśmy, to weźmy już i zróbmy coś po kolei. Myślę, że tak będzie szybciej niż podchodzić do ogniska i z niego podróżować. Może coś nam tam stanie na drodze, ale... Może też coś zauważymy po drodze. Coś, co przegapiliśmy wcześniej. Okej. No, wcale nie jest tak daleko. A na pewno będzie wesoło. Something lingers here that did not before. We're not alone.
Jest i mgła. Wcześniej takiej mgły chyba aż nie było. A może? Tu coś jest. No, zobaczmy. Szpadel, ciekawe po co. Who's that? Yes. Something's here. Mhm. O Boż. Kaleb! No nieźle. You started this, Caleb. Coś tu jeszcze w nas strzela. They never learn, do they? Czyli co, szewc? Co się stało szewcowi? Ojej, złapał mnie. Niedobrze. Dostanę. Za to mam wypędzenie. I co to było, powiedz, Red? Chyba musimy podpić. No. Znaczy tak naprawdę ta historia, kurczę, z... Ciasno. Once more with Keeling. Oj, mało brakowało. Możesz być i ty, bez różnicy. No ładnie mi przyłoży, ładnie. Kurczę, nie o niego mi chodziło, ale skoro tak wyszło. Dobra, ten padł. Tak jakbyśmy to z daleka zrobili. No właśnie. Can't even tell which one of the brothers was the worst at this point. Let's settle with the fact that Ruth was unlucky to have met them. No właśnie, bo to wychodzi na to, że ta cała sprawa z szewcem i tak zakończyła się nieciekawie. Pytanie, co się stało, że Caleb zmarł? No wiemy, ale co dalej? To wszystko? Chyba to wszystko. No, tak wygląda, jakbyśmy mieli z tym coś zrobić. Ale sprawa wygląda na zakończoną. No dobrze, to wracamy. Tu już w teorii będzie spokój, także będą mogli wrócić do swoich obowiązków. No i tu jest ten punkt. Tu jest też ognisko. I tu nas jeszcze w ogóle nie było. Ja bym tego nie ruszała. Jeszcze jest to. I coś czuję, że może to będzie na tym terenie historia się toczyć. Zobaczymy. I tu jest coś ciekawego. Niedaleko, więc biegniemy. A przynajmniej biegniemy do ogniska, a potem się przeniesiemy.
Albo wiecie co? Zrobimy tak. Zobaczymy się na miejscu. No. A ja tam sobie na spokojnie dobiegnę. Także... ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek i oczywiście zapraszam was na kolejny. A do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej!